się dzisiaj może zdarzyć? Na tym polu marchewkowym się pojawi rzepka? Już się pojawia. Przywitajmy brawami rzepę! Rzepa już się przygotowuje do zasadzania! Zasadziła, właściwie posadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień i podlewać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by tę rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc dziadek ciągnie, dziadek nieboże, tę rzepkę ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek, no kogo? Na pomoc babcie! Babcia idzie na pomoc dziadkowi, tak! Ja złapię rzepkę, ty mnie za mnie złap się, tak mówił sobie dziadek. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, ono tutaj wnuczek. Babci się złapał, poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapać. Stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek, szczeniaczka, mruczka. Ono tutaj szczeniaczek. To szczeniaczek. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! Przydałby się ktoś na przyczepkę, pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał, kotek o kicia idzie, kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Hał, hał! Pomóż nam kiciu, kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia, kurkę z podwórka. Kurka, chodź tutaj, kurka. Przyleciała kurka usłużna, kurka za kicie, kicia za mruczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę, pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę, pocą się, sapią, stękają srogo. No i oczywiście wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian, długonos. Krójże tu, Boćku, krójże tu do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo i oczywiście wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka, a właściwie żab skakał drogą. Tak, żabie tutaj złapała boczka. Żabka to gratka. Żabka za boczka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka,
Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę... Idzie, 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 a właściwie prunie kawka, piękna kawka, kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nateli, że nagle trach! Rzepkę wyciągnęli i aż wstyd powiedzieć, co było dalej, wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na statku kawka na trawkę. Myślę, że się podobało. Ja teraz jeszcze tylko przedstawię naszych wspaniałych aktorów. Kawka pani Jadzia Pietrzak. Żab pan Andrzej Derenda. Żab, tak, żab. Bocianica, bocianica Małgosia Małgorzata Kowalska. Piękna, gąska, gąska, kręcąca kuperkiem niezwykle Dorota Gościńska. No i szalona kurka, tak? Kurko, pokaż się nam jeszcze tutaj. Anna Wirzeń. Kicia, tajemnicza kicia. Pani Anna Boba. Szczeniaczek, daj głos. Pan Roman Nakonowski. Wnuczek. Maciek Ciach w zastępstwie taty Piotra Ciacha. Babcia, pan Arkadiusz Majewski. Dziadek, pan Adam Prus. No i piękna, krzepka rzepka, Piotr Zbierzchowski. Jeszcze raz nagrodźmy ich brawami. Rosły. Na pewno, są podróżki na ale na fajną Składy. Bad girls, you make it feel fine. Oh, oh. Bad girls, bad girls, bad girls. Może w górze u małego księcia znów będzie dzisiaj gwiezdny plany bal. Biały boty ze mną tańczyć będzie, a różą będzie jedna z lal. Ogromna i bolny piwa, puste oliwa. Pufuje gorąco, pufuje gorąco, pufuje gorąco, pufuje gorąco. She's okay, she goes meow 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 all day. This is my parrot, he's pink and white. She goes suk 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 all night. Suk suk suk, yes and right. She goes suk 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 all night. Straszyło nad rzeczką, biegało, krzyczało, swą paszczą kłapało. Wystraszyło rybkę, wystraszyło poraczkę. Zamyślone. Miał kołnierzyk, miał koronę, na nic moje wierszowanie. Na moją komendę, jak powiem, wyrzucimy wszystkie balony bardzo mocno, jak to potrafi, w górę, nad sobą, ale jeszcze nie teraz. Uwaga, przygotujemy się. 3, 4, w górę! W tym roku naprawdę mecz stał na bardzo wysokim poziomie.
Brawa dla rodziców, wygrali 4-1. Po raz kolejny, o ile się nie mylę. Ja poproszę kapitana rodziców i kapitana uczniów. Brawa dla obu drużyn. Dyrekcji, wszystkich nauczycieli zespołu szkół numer 1, podziękować wszystkim rodzicom za ogromne zaangażowanie. To jest nasz piąty festyn i jeszcze takiej liczby gości nie mieliśmy. Cieszymy się, że mogliśmy otworzyć i Orlik, i nasz teren. Także zapraszam serdecznie za rok i myślę, że będzie na pewno jeszcze większa frekwencja. Już przed sobą oficjalne wyniki, przystępujemy do wręczania nagród, podziękowań za udział i wyróżnienia. Chciałabym najpierw poprosić do siebie tutaj, tylko musicie zrobić miejsce, wszystkich uczniów klasy 0. Jest to pierwszy festyn, ale na pewno nie ostatni, dlatego postanowiliśmy wyróżnić ich specjalnymi nagrodami. Brawa dla uczniów naszej klasy 0. Brawo. Brawa dla klasy 2. Brawa dla drugiej B. Pani Cecylia Marszałek ze swoim uczniem. Iwewicz. Iwewicz, gratulujemy gospodarzowi. Teraz poproszę do siebie gospodarza i wychowawcę klasy 6 A. I ostatnia klasa, która otrzymuje dyplom za udział, to jest klasa 6 B. Zapraszamy wychowawcę i gospodarza. To były nagrody za udział. Wszystkim serdecznie jeszcze raz gratuluję. Trzecia bez wychowawczyni. Zapraszam na scenę wszystkich uczniów klasy 3 B. Gratulujemy całej klasie 3 B. Rzeczywiście punktów jest bardzo dużo, a przegrali minimalnie trzecie miejsce. Łączna ilość punktów to 820, czyli patrzcie, tylko 8 punktów różnicy. A trzecie miejsce zajęła klasa 3 A. Zapraszamy klasę 3 A i panią wychowawczynię. Piąta B. Zapraszamy piątą B z wychowawczynią. Wszyscy otrzymali nagrody? Dziękujemy bardzo. 1515 punktów. Świetny wynik, dlatego do siebie zapraszam klasę pierwszą C z wychowawczynią.
Boże, jak znalazł w klasie czwartej sportowej? Proszę. Gratulacje jeszcze raz od wszystkich. Rzeczywiście przepiękny wynik. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do zobaczenia na festynie za rok, już na szóstym festynie.